Siemanko! Siema, cześć. Witajcie w kolejnym odcinku Rowerowych Rozmów i dzisiaj znowu będziemy rozmawiali o tym nieszczęsnym i groźnym temacie, jakim są pedały rowerowe. Tak, temat kontrowersyjny powraca, no ale niestety jak są nowości, to temat musi powrócić, a nowości są, więc powraca. Tak, bo jak wam już obiecywałem, Rowerowe Rozmowy będą tym cyklem na naszym kanale, który łączy nas ze sklepem Dobre Rowery. Bo w tym odcinku Michał, który pracuje w sklepie Dobre Rowery, będzie nam prezentował najciekawsze nowości, które mu wpadną w ręce i w obiektywny sposób będzie mówił, tak, czy są one interesujące, czy raczej zapowiadają się na bazie. Temat jest ciekawy, bo Bontrager, z tego co mi się wydaje, nigdy nie wchodził w tematykę związaną z pedałami rowerowymi. Jeżeli tak, no to napiszcie w komentarzach, czy mieli coś wspólnego z tym tematem, czy nie. Moim zdaniem nie, bo z niczym się takim wcześniej nie spotkałem. No i w tym roku Bontrager postanowił do swojej oferty dołączyć na masową skalę pedały rowerowe w wersjach dwóch, w zasadzie w dwóch typach pedałów. Znaczy tam jest chyba typów więcej. Ale my na razie mamy te zasiadkowe i pedały plastikowe. Tak, więc pokazujemy te. W zasadzie jest to taki klon, powiedzmy, Shimano 540. Może nawet nie tyle klon. Pokazywaliśmy wam jakiś czas temu pedały Luka X-Tracki. Tak. Czyli kolejną wariację na temat systemu SPD Shimano, ponieważ Shimano jest taką marką, która nie zastrzegła sobie patentu na system SPD, czyli tak. Shimano Pedaling Dynamics. Właśnie o tym gadaliśmy przed chwilą z Janem, że to w sumie jest dosyć dziwne posunięcie z ich strony, no ale Jan mówi, że tutaj chodziło o to, żeby jak najbardziej rozszerzyć to rozwiązanie i pokazać ludziom, że to jest fajne i im więcej firm będzie to robiło, im więcej osób będzie miało do tego dostęp. Bo świat działa w bardzo prosty sposób. Generalnie rzecz biorąc, jak już wynajdziesz jakąś technologię... To było tak jak z Windowsem, nie? Oni się nawet na początku specjalnie nie zabezpieczali tych systemów w jakiś mega przedziwny sposób, żeby jak najwięcej ludzi właśnie to kopiowało, instalowało, w przypadku pedałów, przyzwyczajali się ludzie do tego. W przypadku pedałów rowerowych sprawa jest bardzo prosta, ponieważ generalnie opracowanie od początku do końca rewolucyjnej technologii pedałów zaciskowych wymaga kupy kasy, pomysłu i teoretycznie być może jest nawet szansa, że wszystkie ciekawsze rzeczy zostały już wymyślone. W związku z czym... Jak wchodzisz na rynek z nowymi pedałami, lekkimi, lżejszymi, ładniejszymi, lepszymi, to lepiej po prostu i taniej wziąć system, który jest dostępny, a w tym przypadku cały czas dostępny jest otwarty system Shimano i go rozwijać. A tym samym Shimano tak naprawdę dalej nakręca większą kompatybilność swoich butów, bloków, pedałów i to wszystko się po prostu sprzężenie zwrotne i Shimano może sprzedawać więcej rzeczy. Więc bardzo tak naprawdę prokliencka, a przy tym wszystkim biznesowa dobra strategia. Wracajmy do meritum. Generalnie, jeżeli chodzi o konstrukcję pedała, to jest to, co wspominamy. Sporo miejsca na błoto, regulacja siły wypięcia, czyli dosyć istotna rzecz dla wielu osób. Łożyska maszynowe, czyli w zasadzie łożyska niezniszczalne. Bardzo ciężko jest takie łożysko uszkodzić. Korpus, no jest to odlew. Jest to odlew, widać tutaj jakieś pozostałości właśnie po tych nadlewkach. Nie są duże, no ale mogło to być jakoś troszkę fajnie. Nie są też super lekkie. Nie są super lekkie, no ale nie są super drogie, no więc... 249 zł stawia je gdzieś na poziomie X-Teków już trochę, nie? No, X-Teki teoretycznie katalogowo chyba 330 zł kosztują, tak naprawdę. Ale są droższe niż 540. Tak, natomiast biorąc pod uwagę, że na Shimano ceny i rabaty są średnie. No. Tak, na pewno na te pedały można też ponegocjować ceny. Tak, na te pedały można naprawdę gdzieś, sądzę, że w dobrych pieniążkach je wziąć. Generalnie rzecz biorąc, tak jak Michał mówił, jest ta wersja z 249, która jest taka, jak widzieliście, czerwona, ale jest też wersja, która wpisuje się w współczesne trendy robienia wszystkiego ładniej i ciekawiej, bo są pedały te same w zasadzie. Tak. To jest ten sam model, tylko różnią się kolorem. Tak, jest to malowanie tak zwane oil slick, czyli malowanie, które tak nazywa na przykład NS w swoich rowerach. W ten sposób wykańczają piasty, mostki, kierownice, szprychy w rowerach. I to jest taki no, na maksa bling. Tak. To jest coś dla kogoś, kto liczy się z tym, że wyda 370 zł wyjściowe. Tak, ale chce mieć kolor pedałów taki, że jak pojedzie na trasę, to nie wiem, po prostu wróci, nie spotka drugiej osoby. Wróci z procesją dziewczyn na kole. No generalnie rzecz biorąc, jest taka biżuteria rowerowa. W zestawie oczywiście bloki, waga taka sama, 316 gramów. 379 zł te pedały w wersji droższej. Ale tak jak mówiliśmy, są dwa typy pedałów Bontragera, przynajmniej drugim typem są platformy. Platformy dla tych, którzy chcieliby sobie pośmigać na enduro i czasem się nogą podeprzeć. Generalnie rzecz biorąc, ciekawe platformy, ponieważ wykonane są z kompozytu, a konkretnie to z nylonu.
Tak, dokładnie. W zasadzie nie tylko do MTB, bo też do jakichś rowerów miejskich, do ostrych kół, do BMX-ów, do nie wiem, wszystkiego w zasadzie. Nawet do trekkingów nieraz ludzie u mnie kupowali te platformy, bo faktycznie podparcie dla stopy jest gigantyczne, nie jest to ciężkie. Fajnie to trzyma nogę i na pewno jest dużo lepiej wykonane niż jakieś tam pedała klatkowe firmy zaczynające się na V, a kończącej na P. Tak. Generalnie biorąc, pedały za 219 zł, ważące 352 gramy, posiadające wymienne piny i jest ich kilka wersji kolorystycznych. Mamy tutaj takie zielone, takie militarne, mamy pomarańczowe i są też żółte. Dokładnie, i są też czarne, których wam nie pokazuję, no bo czarne, czarne. Są też takie, o. I takie szare jeszcze są, takie też fajne. Takich to nie widziałem. Frekowe kolory. Fajny kolor. Taki, no. Więc generalnie rzecz biorąc, ciekawe pedały, no ciekawe zupełnie nie rynku. Wyście kosztują? Tak, 219. Tak. Generalnie rzecz biorąc, są to pedały, które nie są jakąś rewolucją, a natomiast warto pokazać coś, co uzupełnia nam w jakiś sposób rynek. Może ktoś się słyszy. Spoko, że chłopaki dopiero wchodzą w temat, a już zrobili pedały, które naprawdę są spoko. Tak. Pytanie jest takie, czy zrobimy się sami, czy ktoś się zrobi czegoś więcej. W ogóle w Bontragerze w tym roku sporo nowych akcesoriów. Oni w ogóle wchodzą w zapięcia rowerowe, przy współpracy z Abusem, w jakieś takie rzeczy, więc... Z Garminem przecież zrobili teraz nawigację, tak, rowerowe i liczniki, więc naprawdę spoko to no, tak goście to rozwijają. Myślę, że będziemy wam to na bieżąco pokazywać, jeżeli oczywiście będziecie chcieć to oglądać. Wiecie, generalnie rzecz biorąc jest tak, że nie będziemy tego oceniać, ale na pewno jest dużo osób, które kupując rower, chciałoby mieć wiele akcesoriów i elementów tego roweru pochodzących od producenta roweru. No tak, tak. Więc to jest takie racjonalne podejście. Jakbym to miał oceniać po prostu jako człowiek, który zajmuje się branżą, to bym powiedział, że jest to racjonalne rozumowanie, czy to jest fajne, ocenicie sami, bo się takimi produktami zainteresujecie, bądź nie. Tak. A my się żegnamy. Dobranoc. Unboxing. 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 Takie, o. Tak to wygląda. Proszę. Byście widzieli. O. Takie są. Unboxing to musimy wyjąć wszystko. Tu jest jeszcze taka wkładka. Jest też drugi. Patrzcie, tyle mówili, że Osmo nie ostrzy. I pudełko jest takie. Jest unboxing. To jest unboxing. I tu będzie unboxing tych najdroższych. Tych, w tym kolorze, wiecie co to. To są te najdroższe. Nie trzeba nic mówić, a dziewczyny już są wasze. O, i tutaj się to tak fajnie wysuwa, to oni tak zawsze pokazują. Tak, że, o. Że jest... Byłem na holu zakupowym. I tutaj on już wychodzi. O. Mm-hmm. A tutaj to w ogóle popatrz. Mam go. Popatrzcie, bo to jest takie super. Pokaż. No to jest instrukcja, żebyście wiedzieli, jak używać pedałów. Tak wyglądają. Teraz jest, uwaga, efekt blink. Patrz, że ośka nawet jest nice. Złota w ogóle. Ja nie mogę. Złota oś. Ale Harlem, no. Stary. Może jest szał. Na kajdan. Na kajdan. Zrób z tego kajdan. No zarapuj coś. Powiedz coś po rapowemu. Coś jeszcze? Wszystko. Dziękujemy, to był nasz pierwszy unboxing. Mam nadzieję, że zrobiliśmy to dobrze.